Panie ministrze, czy w razie jakiegoś incydentu na wczorajszej konferencji użyłby pan broni, którą miał pan przy sobie i czy w ten sposób byłby pan bardziej bezpieczny czy niebezpieczny dla ludzi wokół siebie i swojej ochrony? No, proszę pozwolić. To dość znamienne, że telewizja TVN nie interesuje się sprawą zabójstwa, morderstwa księdza Blachnickiego przez system bezpieki. Ja myślę, że warto, bo gdyby pan się zainteresował, to dowiedziałby się pan, przepraszam, może pan nie przeszkadzać. Przepraszam, ja panu nie przerywałem. Pytam, proszę się nie zdenerwować. Otóż gdyby telewizja TVN zainteresowała się okolicznościami morderstwa księdza Blachnickiego, to dowiedziałaby się o metodach pracy bezpieki, które polegają między innymi na tworzeniu fałszywych dokumentów, fałszywych listów, informacji, przekazywaniu fałszywych listów na przykład do kardynała Wyszyńskiego albo też fałszywych informacji do ojca świętego Jana Pawła II po to, aby poprzez dezinformację rozbijać wewnętrzne struktury Kościoła i niszczyć tych ludzi, którzy mają szczególną odwagę w Kościele prowadzić działania, które były nie po myśli systemu komunistycznego. I wtedy z właściwym dystansem myślę, że mogłem podchodzić do szeregu różnych informacji, które w sposób bezkrytyczny zmanipulowano, ostatnio pokazywała w ramach jednego z programów telewizyjnych dotyczących tamtych czasów i tamtej historii. Wracając do pana pytania. Panie redaktorze, otóż mógłbym zadać panu pytanie, ilu pana kolegów w telewizji TVN ma status pokrzywdzonego w sprawie zleceń zabójstwa? Nie, ale panie ministrze, no właśnie, ja pytam, więc moje pytanie jest, jakby był incydent. Moje pytanie jest, bardzo konkretne, bo widzi pan, ja mam taki status pokrzywdzonego w sprawie zlecenia zabójstwa. Jest prowadzona sprawa już na etapie sądu. Sprawca zlecenia zabójstwa jest tymczasowo aresztowany od kilku lat. Jest to jeden z szefów zorganizowanej grupy przestępczej, która handlowała narkotykami, dopalaczami i zlecił między innymi zabójstwo mówiącego te słowa. I rzeczywiście wtedy, kiedy te informacje ujawniły służby, kiedy miałem okazję zapoznać się z informacjami, które wskazują na dość bogaty materiał dowodowy, uznałem, że nie ma powodów, abym nie wystąpił o pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej, która jest prawem każdego obywatela w okolicznościach, o których tutaj mówimy. Od ponad 20 lat strzelam z broni, faktycznie uprawiam strzelectwo sportowe, więc jestem osobą, która posiada umiejętności posługiwania się bronią i zdarza się, że w czasie weekendów właśnie param się tego rodzaju pasją sportową. Wracałem, tak jak wczoraj wyjaśniałem, właśnie z weekendu do Warszawy i posiadałem ze sobą broń, którą używałem właśnie w ten weekend dla celów sportowych na jednej ze szczelnic. Nie widzę w tym nic zdrożnego. Działam na podstawie w ramach prawa, posiadam uprawnienia i czynienie z tego sensacji jest rzeczą zupełnie niezrozumiałą. Oczywiście bandyci byliby pewnie zainteresowani, abym nie posiadał broni, biorąc pod uwagę te zamiary, które zostały uzewnętrznione w materiałach procesowych prowadzonego śledztwa, czy już sprawy w sądzie. No ale ja mam prawo skorzystać, tak jak każdy obywatel, z takich środków, które gwarantują mnie i mojej rodzinie bezpieczeństwo. A czy prosimy pana kolejne, o tym panie wie, redaktorze, pan prosimy kolejną redakcję. Podczas ich obecności? Prosimy kolejną redakcję. Czy pan kolejna redakcja. Nie czuję tego tajemnicy. Na co dzień funkcjonariusze jestem, mam tą przyjemność współpracować z bardzo dobrze, profesjonalnie wyszkolonymi funkcjonariuszami, którzy z całą pewnością radzą sobie w sytuacjach, które mogłyby stwarzać ewentualne zagrożenie. I na co dzień nie noszę broni, natomiast w sytuacji, kiedy wracałem z weekendu, taką broń posiadałem w tych okolicznościach, o których państwa informuję. Też dodam, że jestem ministrem, który posiada prawo do całodobowej ochrony właśnie z racji zlecenia zabójstwa, które nie jest popularnym wydarzeniem i nie dotyczy większości obywateli naszego kraju. Natomiast jestem też człowiekiem i staram się szanować funkcjonariuszy, z którymi współpracuję i dlatego w okresie weekendu często zwalniam ich. Jest to moja decyzja osobista z obowiązku czuwania przez całą dobę i świadczenia ochrony, dlatego że posiadam również wtedy broń, która pozwala mi gwarantować bezpieczeństwo sobie i rodzinie, kiedy jesteśmy zostawieni sami sobie.